Cześć, tu Marcin Mazur z kanału Mazur Gotuje. Dzisiaj przygotujemy wspólnie, razem, marynatę tajską. Mam przygotowane 6 dużych kawałków kurczaka, 6 ząbków czosnku, 3 łyżki cukru brązowego, 2 łyżki kolendry, 2 łyżki sosu rybnego, 2 łyżki sosu sojowego, cytrynę i pieprz. Zacznę od pokrojenia czosnku. Mogę go wycisnąć, ale w ten sposób pokrojony również może być. Rzucam do przygotowanej wcześniej miseczki i dodaję wszystkie składniki, czyli proste, tak? Cukier brązowy, jeżeli takiego nie masz, to może być zwykły po prostu cukier biały. Sosu rybnego i sosu sojowego. Zabieram się za cytrynę. Wycisnę z niej soki. Będzie duże orzeźwienie. Wycisnę sok z całej cytryny. Mam tutaj dużą cytrynę. Jeżeli będzie mniejsza, to również może być. Kwestia to jest orzeźwienia. Ja akurat dodam dużo. Może być też również trawa cytrynowa. Jeżeli masz trawę cytrynową, to również ją można dodać. Ostatnim składnikiem będzie pieprz. Nie dodajemy soli. Jedynie pieprz. Wszystko teraz dokładnie tutaj wymieszam. Ważne, żeby cukier dobrze się rozpuścił, a jeżeli się nie rozpuści, to na pewno się rozpuści w piekarniku później, w późniejszym czasie. Teraz to wszystko czuję mocny zapach kolendry. Teraz poleję kurczaka. I wymieszam czystymi rękoma. Kurczak już jest gotowy, piek się 40 minut w piekarniku. Z jednej i z drugiej strony po 20 mniej więcej minut, dłużej niż na przykład piersi albo jakakolwiek inna część kurczaka, bo tu jest grube, tu jest duża część i dlatego troszeczkę dłużej. Teraz sprawdzimy, jak smakuje ten pyszny kurczak. Kurczak jest bardzo aromatyczny, czuję mocno kolendrę. Sprawdzimy, w środku jest dopieczony, więc jest ok. No. Jest bardzo dobry. Czuć kolendrę. To mówię od razu, przy tej ilości. Ale skórka chrupiąca. Oj, świetny. Naprawdę. Ten smak musisz poznać. Bardzo dobry kurczak. Naprawdę. Wpadaj na mazurgotuje.pl, żeby przejrzeć przepisy, zobaczyć i zobaczyć, że są proste. Również zapraszam Cię na Facebooka, na Instagrama i na Snapchata. Trzymaj się, cześć.